Maria Moliszewska, absolwentka Szkoły Muzycznej imienia Mieczysława Karłowicza w Krakowie pod kierunkiem dr Doroty Moliszewskiej. Obecnie studiuje na Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie fortepianu profesora Stefana Wojtasa. Laureatka wielu konkursów pianistycznych, m.in. pierwsza nagroda w Szafarni oraz Grand Prix Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Wykonuje szeroki repertuar obejmujący utwory wszystkich epok. Razem z Rosalią Kierc założyła duet Romarie. Muzyka Chopina jest dla mnie kluczem do zrozumienia życia, bo grając ją czuję, że wgłębiam się w taką moją sferę emocjonalną i duchową. I dzięki temu potrafię wyrazić po prostu to, co chcę, to, co czuję, całe moje życie. Mój pierwszy kontakt z muzyką Chopina był dosyć naturalny, gdyż w moim domu całe życie słyszałam muzykę, moja mama jest pianistką. I być może nie pamiętam pierwszego kontaktu, ale pamiętam scenę, która się dosyć często powtarzała w moim dzieciństwie, kiedy mama ćwiczyła polonezę Asdur i dochodziła do momentu z oktawami. I w tej chwili uaktywniałam się z siostrą bawiącą się koło mnie i bawiłyśmy się po prostu koło mamy, goniłyśmy się. Przypominało nam to oczywiście pociąg. No, byłyśmy wtedy przeszczęśliwe, myślę, że mama troszkę mniej, ale myślę, że był to impuls do pokochania w ogóle tej muzyki. Waltz Esdur jest dla mnie bardzo wyjątkowym utworem. Przygotowywałam go na konkurs szafarni i za każdym razem, jak go gram, to przypominam sobie te emocje, które towarzyszyły mi podczas konkursowi. Jest to zupełnie, nie da się tego wykorzenić. Być może dlatego, że były to emocje wspaniałe, niezapomniane. To jest jeden z nielicznych utworów, który potrafię tak bardzo dobrze zrozumieć i po prostu nigdy nie miałam tak za bardzo z nim problemu, jeśli chodzi o ćwiczenie, jeśli chodzi o zrozumienie jego treści, jego charakteru. Thank you.